Kary zapytał nowicjuszy i starszych uczniów w swojej szkole o to, ile sztuk owoców jedzą każdego dnia. Wyniki widać na dwóch poniższych wykresach. Pierwsze zdanie do uzupełnienia brzmi: średnia liczba sztuk owoców jest większa dla... Tutaj mamy do wyboru nowicjuszy lub starszych uczniów. Natomiast drugie zdanie brzmi: średnia jest dobrą miarą w określeniu środka rozkładu dla... I również mamy do wyboru nowicjuszy i starszych uczniów. Zajmijmy się najpierw pierwszą częścią. Obliczmy średnią dla obu rozkładów. W tym momencie zachęcam Was do zatrzymania filmu i obliczenia tej średniej samemu. Będzie to dobre ćwiczenie. W skrócie, weźmiemy każdą z tych danych, dodamy je do siebie i podzielimy przez ich liczbę. Mamy więc jeden punkt w zeszę, czyli 0. Mamy 2 punkty w jedynce, czyli dodać 2 razy 1. Mamy 2 punkty w dwójce, czyli dodać 2 razy 2. I mamy aż 4 punkty w trójce, czyli dodać 4 razy 3. Mamy 3 punkty nad czwórką, czyli dodać 3 razy 4. Dalej mamy 1 punkt nad piątką, dodać 5. 1 punkt nad szóstką, czyli dodać 6. Tutaj jest ten punkt. I 1 punkt nad 19. Taki punkt leżący daleko od pozostałych danych jest nazywany obserwacją lub daną odstającą, plus 19. Teraz policzmy wszystkie punkty. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 punktów, więc dzielimy to wszystko przez 15. I teraz tak szybko sprawdźmy. To będzie 2, to będzie 4, to będzie 12, to również będzie 12, 5, 6 i 19. Policzmy to na kalkulatorze, będzie szybciej. 0 plus 2 plus 4 plus 12 plus 12 plus 5 plus 6 i plus 19, to razem 60. To razem 60 i to dzielimy przez 15. 60 przez 15 to 4. Przesunę to trochę w dół. Więc średnia liczba owoców dla nowicjuszy wynosi 4. Jest to tutaj. Nasze 4. Liczymy teraz średnio dla starszych uczniów w ten sam sposób. Mamy jeden punkt dla zera. Mamy natomiast jeden punkt dla jedynki. To zapiszemy jako 1 razy 1. Mamy 2 punkty dla dwójki, czyli plus 2 razy 2. Mamy aż 5 punktów dla trójki, czyli plus 5 razy 3. Mamy 3 punkty dla czwórki, czyli plus 3 razy 4. Mamy 2 punkty dla piątki, plus 2 razy 5. Mamy 1 punkt dla szóstki, plus 6. I 1 punkt dla siódemki, plus 7. Ile jest tych punktów? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 punktów. Dzielimy to przez 16. I znowu jak poprzednio sprawdzamy, ile wnoszą te mnożenia. To 15, to 12, to 10,
6 i 7. Znowu użyjemy kalkulatora. Więc mamy 1, dodać 4, dodać 15, dodać 12, dodać 10, dodać 6 i dodać 7. To się razem równa 55 przez 16. Tak więc mamy 55 przez 16. Spójrzmy, ile to będzie. To będzie 3, ponieważ 3 razy 16 to jest 48. Tak więc 55 minus 48 to będzie 7. I to będzie 7 szesnastych. Średnia dla starszych uczniów wynosi 3 i 7 szesnastych. To będzie gdzieś nieco mniej niż połowa, więc to będzie gdzieś tu. Tak więc średnia jest zdecydowanie większa dla nowicjuszy. Ich średnia liczba owoców zjedzonych na dzień to 4, a średnia dla starszych uczniów to 3 i 7 szesnastych. I drugie stwierdzenie. Średnia jest dobrą miarą w określeniu rozśrodku rozkładu dla. Zastanówmy się, czy jest tak u nowicjuszy, czy u starszych. Średnia jest dość wrażliwa na te dane odstające. Tak jak widać tutaj, jest to 19 na pierwszym wykresie. Jest to bardzo duża liczba owoców jak na jeden dzień. W zasadzie ta osoba musiałaby jeść chyba same owoce. Ten jeden punkt powoduje, że cała średnia przesuwa się w górę. Nie miałby on jednak wpływu na medianę, bo jest ona liczbą środkową. Nawet jeśli ten punkt byłby o wiele, wiele wyżej, nie zmieniłoby to środkowej liczby. Średnia jest więc bardziej wrażliwa na takie odstające dane. Ponieważ na wykresie starszych uczniów nie ma żadnych danych odstających, średnia jest dla tego rozkładu dobrą miarą. Sprawdźmy więc odpowiedzi. Średnia liczba sztuk owoców jest większa dla nowicjuszy i średnia jest dobrą miarą w określeniu środka rozkładu dla starszych uczniów. Widzimy to właściwie tutaj. Gdyby zignorować osobę, która zjadła 19 owoców, to 4 w zasadzie nie wyglądałoby na środek tego rozkładu. Byłby on gdzieś tutaj, gdzieś bliżej 3. Ta jedna osoba przesuwa średnią w górę do 4. Natomiast tutaj 3 i 7 szesnastych wygląda na bliską środkowi tego rozkładu. W obu przypadkach obliczyliśmy średnią rozkładu, ale na dole nie ma odstających punktów, więc średnia wydaje się być o wiele bliżej środka tych danych. Sprawdźmy odpowiedź. Dobrze.